29 metrów drugim ogniszczem. Przecina czwarty Amar Pakonen, szósty Adam Małysz. Oni jeszcze będą przed nami. Dziewiąty Kittel, teraz on stracił 14,1 punktu. Pozostaje liderem punktu przed Stevenem Sauerem, który stracił 17,6 punktu. Pierwszej serii świetny skok Kittela i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Bardzo dobry skok. On jednak jest w formie. Skok 20,5 metra na 54,5. Musi odbyć prowadzenie. Czyli trzeba tak daleko skoczyć. Kittel 120,5 metra. Urman z Katar na początku wykorzystał chwilowy wiatr 126 metrów. Szliłem całym 119 metrów. To jest pierwsza trójka. Kittel w tej chwili już wiadomo, że wyprzedzi Szliłem Sauera. A kto wyprzedzi Kittela? Czy Anders Jakobsen, lider po pierwszej serii? Ale przypominam, że jeszcze miał w zapasie pół punktu Andreas Kittel nad Jakobsenem. Tyler Horner, jego miejsce dla mnie najlepszych, jest trochę zaskoczeniem, ale skakał naprawdę w pierwszej serii dobrze. Tak, 16 lat pokazał się przed 5 laty, który jeszcze wyskoczył, tam zajmował miejsca w czołowej dziesiątce. Potem zniknął, bo taka jest prawidłowość wojskowa Szczepanowskiego i dopiero teraz buduje na nowo tą sportową formę i będzie pewno przez lata stanowił trzon Austriaków. On jest w tej kadrze narodowej, nie w kadrze pierwszej, zadowolony Pointer, mimo że wyprzedza Szliłem Sauera. Urman spada na trzecie miejsce, Kittel, Fettner, Urman, Szliłem Sauer, na miejscu ósmym Kamil Stoch. Zaczyna ten wiatr ustawać, to byłoby bardzo dobrze, teraz można poskakać dalej, a przed nami kolejni zawodnicy, Martin Helwart, a później Adam Małysz. Helwart. Trzeba powalczyć, tak było przed 2 laty, o 3 zwycięstwach Jana Kolena i Szostrofen Helwart pokazał, że trzeba i w takich warunkach wykazać się wielkim mistrzostwem. Wygrał wtedy, zabierając Finowi tę szansę, by był drugim po Akumenie. A często wszystkich 4 startów w turnieju wczorajskości. Martin Helwart z 18,5 metra jest drugi. Fettner, Urman, Szliłem Sauer, pierwsza piątka, Kamil Stoch, 9 i Adam Małysz. Handlepiste, tak, czy nie będę też, bo jest cisza, spokój, fajnie. No i właśnie nie widzimy, co tam się na górze dzieje, jest. A zatem za moment, dobre warunki i też mały dobrze. Ma chyba ochotę powalczyć Adam Małysz. Zobaczymy. Powinno być dobrze. Skakał świetnie na treningu. Teraz tylko daleko za 120 metrów i jest. 125 metrów powinien odjąć do Eden. Brawo, 126,5. Tam to nie wiem, tak jest zielonego, a polenica Taylor. I jest. 15,9 punktu nad Kittelem. A ile tracił? Tracił do Andreasa Kittela 18,2. Mnóstwo drogi. Szliłem Sauer stracił, więc ciekawa belgi. To był dobry skok w tej chwili. Tutaj nie było błędu. Płynnie wszystko poszło. I jeżeli w pierwszym skoku coś nie wyszło, to już było pewne, że drugi wyjdzie. Za moment Akonen, później Aman, Lappi, Morgenstern, Jakobsen, mocny Jakobsen. W tej chwili pewnie ciągle te same nogi. Cisza, cisza na stoczni. Stereotypu to jest bardzo ładnie wyprowadzone odbicie. No, i nareszcie zadowolony, że był zadowolony. Dobrze jest. Cały czas był tu w pierwszej trójce. Wczoraj w kwalifikacjach drugi skok. Jan Ahonen. No, po nim się zawsze można spodziewać wszystkiego dobrego, to znaczy dalekiego skakania, także szybka decyzja. Jan Ahonen. Chyba tu już na Belgizę w ostatnich latach 2 razy. Też dobry skok, bardzo dobry skok. Ile miał Ahonen? To jest porównywalne. 2,7 punktu, 126. W
przy dobrych notach może wyprzedzić Adama Małysza. Tak, o 1,3 punkty. 55,5 punktu miał Jan Arnhem. No to jest jednak wielka klasa. Słowa mam za chwilę. Artur Lappi, Morgenstern, Jakobsen. Na razie wiemy, że bardzo dużo stracił Szwajcar Kittel. Jeszcze więcej tego Schmielenzauer dla Adama 23,9 i na pewno Schmielenzauer będzie za Adamem Małyszem. A zatem o wygrywanie to nie jest skoczni w debiucie, kiedy się ma niespełna prawie 7. Będzie już miał teraz stycznia 17 lat, to nie jest takie proste. To się udało tylko wielkiemu Finowi, temu Nieminenowi. W 1992 roku, niespełna 17-latek, wygrał turniej 4 skoczni, a później został Albertville mistrzem olimpijskim. Bernie Szebler tam na dole pod narty jest dużo, bardzo dużo. On chciałby już puścić Simona Amana, wiedziałby co z tym zrobić. Były dwukrotny mistrz olimpijski, jest naprawdę w formie. Pan nie skarże. Ma wysokość, będzie daleko, ależ fantastyczny skok. Ale już pod narty ma prawdę, zmieniły w tej chwili, prawda się poprawiają, no. Kurwa, ale Anna rzeczywiście, zobaczmy jeszcze na zależy, wykorzystał większą szybkość, na jak dobrą bakterię wszystko. Aman, on może w tej chwili ma nad Małyszem 11,6 punktu, a tracił 10,7. Czyli wyprzedzi minimalnie. I Szostrofem będzie fantastyczny. Fantastyczny. To będzie kilku zawodników zbliżonymi odległościami, chyba że wypali na zakończenie Jakobsen i postawi kropkę na dni. Chyba tak, dlatego że teraz... Ale jeszcze z Morgenstern, jeszcze z Lappi. Ale pojawiły się... Ależ wieje.